kwoty 8 i 15 tysięcy nareszcie zasilą konta poszkodowanych podczas nielegalnego wyburzania metodą wybuchową lakierni na terenie byłej FSD. Jest zatem długo oczekiwana ugoda, ale niesmak i lęk wciąż pozostaje. Więcej na ten temat w dalszej części serwisu. Jest środa, 16 dzień października. Michał Baraniewicz, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie Wiadomości Regionalnej Telewizji Opolskie. Zaczynają szukać schronienia. Mamy zapas materacy, pościeli i to jest standardem, to wiemy, że potrzebne i to musi być i jest. 8 lat za niebezpieczne żarty. Na miejsce skierował policyjnych pirotechników, którzy sprawdzili każdą salę budynku sądu. Kiedy równo przed miesiącem Nysą wstrząsnęły wybuchy na terenie byłej FSD, nikt nawet nie przypuszczał, że poszkodowani w tym zdarzeniu tak długo będą musieli ubiegać się o swoje zadośćuczynienie. Były telefony bez odpowiedzi, lęk i bezskuteczne prośby. Nareszcie są. Ugody i w konsekwencji pieniądze dla poszkodowanych. We wtorek w starostwie nyskim o godzinie 10 spotkali się przedstawiciele firmy odpowiedzialnej za wyburzanie nielegalną metodą lakierni na terenie dawnej FSD z poszkodowanymi. Ponieważ wszystko dobre, co się dobrze kończy, również w tej historii mamy filmowy happy end, choć z przedłużającym się scenariuszem. Państwo Kurysz, którzy w zdarzeniu stracili samochód, otrzymają w ramach rekompensaty 8 tysięcy złotych. Dogadaliśmy się z firmą, nie było żadnych problemów. Na początku nie chcieli za bardzo na te nasze warunki iść, ale zgodzili się na taką kwotę, jaką żeśmy zaproponowali. Na początku 5 tysięcy, tak jak wcześniej, więc się żeśmy nie zgodzili i chcieliśmy ewentualnie, jak co, to niech kupią takie auto, ale później po rozmowach doszło do tego, że 8 tysięcy to wystarczy. Inaczej dzisiaj powiedział przedstawiciel firmy i tam pan dyrektor z tej firmy jakiś jest, więc powiedzieli, że pojadą do bankomatu i nam wypłacą. Druga z poszkodowanych osób, pani Barbara Guszek, ze spotkania wyszła lekko oszołomiona, ale w efekcie zadowolona i usatysfakcjonowana. Jestem zadowolona, bardzo, bardzo przy okazji chciałam podziękować dziennikarzom, którzy dzwonili, interesowali się mną, moim przyjaciółkom z pracy, które dzwoniły do mnie, jak się czuję. I jestem im bardzo wdzięczna. Na dzień dzisiejszy nie nadaję się do pracy. Mam nadzieję, że tak jak pani psycholog powiedziała i doktor, że po prostu to wymaga czasu, bo przeżycia były bardzo głębokie, które zostawiły spustoszenia w mojej głowie. Moja rodzina, kto tego nie rozumie, kto tego nie przeżył, to po prostu nie rozumie. To jednak nie koniec historii dla stron, bowiem w nyskiej prokuraturze trwają wciąż postępowania. Zabezpieczone zostały dowody, przesłuchani pokrzywdzeni, tutaj dosyć długo. Jakiś czas trzeba było czekać na wyceny, bo tam zarówno obywatele w dwóch przypadkach, jak i w dwóch przypadkach instytucje z terenu miasta, spółdzielnia mieszkaniowa i wyższa szkoła zawodowa poniosły straty na skutek rozrzutu odłamków po wybuchu. W chwili obecnej nie ma pełnej kwalifikacji czynu. Sprawa toczy się z artykułu 160 Kodeksu Karnego. Podstawowy artykuł, czyli paragraf pierwszy, mówi o karze pozbawienia wolności do lat 3. Osobną sprawą będzie tutaj odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunku do osób, które poniosły straty. Mamy zatem pierwszy pomyślny finał, bo oficjalne porozumienie, które podpisano w obecności władz starostwa, satysfakcjonuje poszkodowanych. Niestety obok chwilowego spokoju zbliża się prawdziwa batalia w sądzie, która już dzisiaj budzi lęk i obawy w pokrzywdzonych. Do 8 lat pozbawienia wolności grozi 36-letniemu mieszkańcowi Nysy, który w poniedziałek zgłosił, że w nyskim sądzie jest bomba. Alarm okazał się być fałszywym, a żartownisz już dzień później został ujęty. Komendą powiatową policji w Nysie wstrząsnęło zawiadomienie telefoniczne o podłożeniu bomby w nyskim sądzie rejonowym. Dyżurny odebrał informację około godziny 10 w poniedziałek 14 października. Na miejsce natychmiast skierowano policyjnych pirotechników. Sprawdzili każdą salę budynku sądu, jak i też inne budynki. Mam tu na myśli budynek na ulicy Wałowej, jak również w Rynku. W obu budynkach każda sala została dokładnie sprawdzona. Na szczęście powołane służby nie znalazły w budynkach ani ładunku, ani innych podobnych urządzeń, które mogłyby wybuchem zagrozić. Na nieszczęście dla informatora.
W trakcie pracy policyjnych pirotechników policjanci z Wydziału Kryminalnego rozpoczęli poszukiwania odpowiedzialnego za ten fałszywy alarm. Już na następny dzień udało się ustalić jego tożsamość. Grozi mu kara pozbawienia wolności, a także może zostać on obciążony zwrotem kosztów akcji służb ratunkowych biorących udział w akcji. Policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili i zatrzymali do sprawy 36-letniego mieszkańca Nysy. Mężczyzna ten przyznał się do popełnionego czynu, a za fałszywe alarmowanie grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 8. Komenda Powiatowa Policji w Nysie zapewnia mieszkańców i ostrzega żartownisiów, że każda informacja dotycząca podłożenia ładunku wybuchowego będzie bardzo dokładnie sprawdzana. Kalendarzowa zima rozpoczyna się dopiero 21 grudnia, jednak przygotowania do niej już się rozpoczęły. Szczególnie trudna sytuacja czeka Nyską noclegownię, której schronienia będą szukały osoby bezdomne. Choć liczba miejsc w placówkach nie jest wystarczająca, dyrektorzy starają się zrobić wszystko, by nikt z potrzebujących nie został bez dachu nad głową. Jesienna pora zagościła w kalendarzu i za oknami na dobre. Temperatura sprzyja wycieczkom i spacerom. Możemy podziwiać piękną, polską, złotą jesień. Jednak w wielu krajach Europy pojawił się śnieg doprowadzający do chaosu na drogach. Corocznie zima zdaje się pojawiać znienacka, jednak wiele placówek nie może pozwolić sobie na zaskoczenie i już rozpoczęły się w nich przygotowania. Nasi reporterzy sprawdzili, jak ma się sytuacja w nyskiej noclegowni Caritas Diecezji Opolskiej. Czy jesteśmy przygotowani? Zawsze musimy być przygotowani. Mamy zapas materacy, pościeli i to jest standardem, to wiemy, że potrzebne i to musi być i jest. I żywność tak samo. Dyrektor wie, że jak co roku okres zimowy zapełni placówkę. W zeszłym sezonie wydzielonych miejsc było kilkanaście, podczas gdy w ośrodku zamieszkało ponad 40 osób. W nyskiej noclegowni robi się wszystko, by dla każdego miejsce się znalazło. Ponadto stara się tam stworzyć coś, co zapewni poczucie bezpieczeństwa i wyciszy niepokój w głowach lokatorów. Staramy się jakby działać samodzielnie. Na wiarę oczywiście naszej możliwości, żeby ludzie decydowali o tym, jak się tu żyje. To nie może być tylko schronisko przechowalnia, bo to jest takie nienormalne dla mnie i wręcz krzywdzące ludzi. Tu musi być dom i ci ludzie mieszkają tak jak w domu. Dyrektor placówki Teresa Zarzycka zapewnia, że każdy bezdomny, który przyjdzie do noclegowni, zostanie nakarmiony i ubrany. Znajdzie również miejsce do spania. Poprosiliśmy także panią dyrektor, aby porównała obecną sytuację do zeszłorocznej. Znaczy, sytuacja w tej chwili jest bardzo podobna niż w zeszłym roku. Mamy jeszcze stan letni, ale już powoli zaczynają ludzie się schodzić. Bo jest ciepło, więc jeszcze gdzieś tam krążą w koło. Jak zrobi się zimno, tych ludzi będzie więcej. Dyrektor dodaje również, że to nie zima jest największym problemem noclegowni. Trzeba też spojrzeć na to, jakie są realia, jakie są możliwości. Robimy co się da, żeby ten pobyt tutaj dla ludzi był jak najbardziej znośny, żeby poczuli się tu w miarę dobrze. Jakiś komfort większy, no to byłoby olbrzymim nakładem. Przydałby się na przykład większy budynek, czy pokoje dwu, trzyosobowe. To już byłoby super, ale niestety na to nas nie stać. Jako miasto, jako gmina, jako urząd, jako Caritas. Problem został poruszony nawet podczas sesji Rady Miejskiej i to kilkakrotnie. Niestety realia pokazały, że sama dyskusja nie wystarcza. Czy te pesymistyczne prognozy i stale rosnące zubożenie naszego społeczeństwa w końcu ustaną? Czy można znaleźć pracę w 45 minut? Jak napisać idealne CV? Czy znamy własne predyspozycje zawodowe? W dobie szalejącego kryzysu i rosnącego bezrobocia te dane wydają się być bezcenne. W tym tygodniu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej trwa tak zwany Tydzień Kariery. Tydzień Kariery jest realizowany w tym roku już po raz piąty. Zawsze jest on organizowany właśnie początkiem października. Skierowany on jest zarówno do naszych studentów i absolwentów naszej uczelni, jak również do młodzieży z nyskich szkół. Napisać CV wydawałoby się to proste, ponieważ kto z nas nie pisał nigdy takiego dokumentu. Jednak cały czas popełniane są te same błędy. Te najczęstsze błędy
to braki dat, to źle wpisane nazwy firm, w których poprzednio pracowaliśmy, skróty w nazw uczelniach, skróty w nazw jednostek, w których pracowaliśmy, które dla nas rzeczy są oczywiste, a dla pracodawcy już niekonkretnie. Nieformalne adresy e-mailowe, nieformalne zdjęcia, które nie do końca przystają do naszego CV. Pracownicy na szczęście zdają już sobie sprawę z ważności tego dokumentu. Coraz częściej młodzi ludzie mają świadomość tego, że dokumenty aplikacyjne muszą wyglądać nienagannie, ponieważ jest to ich pierwsza wizytówka, pierwszy kontakt tak naprawdę z pracodawcą. Ważne jest to, aby zwracać uwagę na to, żeby CV było krótkie, było konkretnie napisane. Niektórzy znajdują szybko pracę, inni szukają jej dniami, tygodniami, a często i latami, bez rezultatów. Warsztaty pod hasłem Znajdź pracę w 45 minut miały pokazać odpowiednie metody poszukiwań. Przy odpowiednim wytężeniu, przy odpowiednim przeznaczeniu odpowiedniego czasu, ale też i wysiłku, wkładając w to odpowiednie, dokładając do tego odpowiednie metody, taką pracę da się znaleźć. Jednak jak podkreślają specjaliści od rynku pracy, miasta takie jak Nysa, gdzie obecne są tylko usługi, a brakuje przemysłu, są w wyjątkowo ciężkiej sytuacji. Według ostatnich danych z Urzędu Pracy w Nysie, stopa bezrobocia na koniec sierpnia wyniosła w naszym mieście 19%. Czy w dzisiejszych czasach młodzieżowe rady miasta są potrzebne? Jak to wygląda w innych miastach i jak sprawuje się taka rada w Nysie? O tym wszystkim dyskutowano wczoraj w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie. W Nysie trwają obchody Tygodnia Demokracji Lokalnej, podczas którego z burmistrz Nysy Jolantą Barską spotykają się najróżniejsze środowiska. Robimy debatę Rady Młodzieżowe, czy młodzież ma swój głos w demokracji. W przyszłym miesiącu 8-10 listopada organizujemy ogólnopolską konferencję Rad Młodzieżowych. 80 osób z całej Polski zjedzie się, żeby tworzyć wspólne projekty. Młodzieżowa Rada działa w Nysie od roku, lecz jak się okazuje, nawet tam, gdzie funkcjonuje znacznie dłużej, nie zawsze się sprawdza. Wygląda to bardzo różnie. W Koszalinie mamy do czynienia z Młodzieżową Radą powołaną jako jedna z pierwszych w Polsce na początku lat 90. I przez poszczególne lata działalności możemy obserwować różną jej aktywność i różne zaangażowanie członków. Obecnie jest to rada praktycznie niedziałająca. Tutaj musimy się otwarcie przyznać do tego, że obecna kadencja w pewien sposób zaprzepaściła dorobek poprzednich, w których również uczestniczyłem. To, co sprawdzało się jeszcze 10-15 lat temu na Zachodzie i u nas, nie wytrzymało próby czasu. Chyba trzeba właśnie pracować nad nową formułą funkcjonowania młodzieżowych rad, ponieważ ta funkcjonująca od początku lat 90., będąca zapożyczeniem systemu anglosaskiego, w jakiś sposób już się wyczerpuje i chyba właśnie musimy poszukiwać nowej formuły, która rzeczywiście zaangażuje młodzież, która pozwoli na to, na tą ich pełną partycypację i to ich pełne włączenie w proces decyzyjny. Co ważne, rady młodzieżowe nie są zostawione same sobie, ale często mogą liczyć na wsparcie. Przede wszystkim nasze działania sprowadzają się do tego, żeby uskuteczniać działania już samych rad młodzieżowych, bo to jeśli rada młodzieżowa istnieje w jakimś mieście, to nie gwarantuje oczywiście wpływu na realne życie tych mieszkańców. Dlatego jako fundacja wspieramy te działania, żeby te pomysły mogły być przeniesione na realne życie, zyskały dofinansowanie, zyskały poparcie lokalnych polityków. Dzięki działaniu fundacji możliwa jest również wymiana doświadczeń. Mamy szerszy zasięg ogólnokrajowy, dzięki temu możemy jakby kontaktować pewne osoby z rad młodzieżowych, na przykład z Koszalina, czy z Warszawy, czy z Wrocławia i dzięki temu możemy robić i projekty międzysektorowe, i międzywojewódzkie. Pole do popisu dla Rady Młodzieżowej jest spore. Powinni przede wszystkim zbierać informacje od swoich rówieśników, powinni współpracować z Radą Miejską w Nysie i z burmistrzem w tym celu, ażebyśmy mogli wspólnie budować miasto Nysę jako miasto marzeń. Jak zaznacza burmistrz Jolanta Barska, władza liczy na pomoc młodzieży. Nawet już w tej chwili, tworząc strategię działań na rzecz rozwoju gminy Nysa, którą tworzymy do roku 2023, tworzymy dokument, który powinien rozwijać gminę i budować miasto marzeń młodych ludzi. Zatem oczekujemy tego, że młodzież będzie nam podpowiadała działania, które
potrzebne są w Nysie, w mieście, do którego będą wracać i w którym będą chcieli żyć. Ciężko dziś związać młodych ludzi z miastem bez perspektyw i szalejącym bezrobociem, które jest najwyższe w województwie opolskim. Jeszcze 15 lat temu większość młodych ludzi planowała swoją przyszłość związać z Nysą, ponieważ były tu prężne zakłady pracy, takie jak fabryka samochodów osobowych, zakład urządzeń przemysłowych czy fabryka pomocy naukowych. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam już w najbliższy piątek, 18 października. Do zobaczenia.